twórcy Forza Horizon 5 przygotowali dla nas naprawdę bardzo ciekawy update z 5 nowymi darmowymi samochodami i zajebistym nowym pakietem. Była 2-miesięczna przerwa między pakietami płatnymi, ale teraz dostaniemy naprawdę kozacki pakiet z DeLoreanem z powrotu do przyszłości i z transformującym kitem plus Jeep z Parku Jurajskiego. Tylko niby 3 samochody, ale DeLorean jest w 3 wersjach. Ponadto mamy tak, Kia EV6 GT z 23 roku, Ford Dark Horse 500-konny, specjalna wersja, specjalna edycja w grze z takim opcjonalnym pakietem handling, który ma większe wloty, większy spoiler niż ta standardowa wersja z 24 roku. Hyundai Ioniq 5N, czyli taka usportowiona wersja Ioniqa 5, i tutaj polecam wam zajrzeć sobie do materiału Kickstera, gdzie testował ten samochód w rzeczywistości. To jest taka bekowa funkcja, która sprawia, że możesz mieć dźwięki jak z realnego spalinowego samochodu. No chyba lepiej kupić spalinówkę, jak chcesz mieć dźwięki ze spalinowego samochodu, prawda? Elektryka kupuje się dla przyspieszenia głównie, nie? Ale zrobili coś takiego i wygląda to i brzmi dziwnie. Zapożyczę sobie kawałek materiału z filmu Kickstera, bo jest mega bekowy. Ale zobaczcie całość u Kickstera, bo jest bardzo, bardzo, bardzo fajny materiał. Ale dźwięk was może zmylić. Ten dźwięk oznacza, że jadę autem spalinowym i mogę manetkami zmieniać biegi. Patrzcie. W grze natomiast będziemy mieli 2 tryby w tym samochodzie. Driftowy i AWD. No i najważniejsza, i czekałem 2 lata chyba na ten samochód, bardzo długo czekałem, aż pojawi się Toyota Yaris GR. Strasznie lubię ten model i bardzo chciałbym go mieć w rzeczywistości, to jest taki mój osobisty cel. Mega fajna fura. Stały napęd na 4 koła i w Fordzie będziemy mieli również 2 tryby jazdy, sportowy oraz torowy. W przypadku tego sportowego trybu moc jest podzielona 20% na przód i 80% na tył, więc trochę gdzieś tam tym tyłkiem sobie zarzucisz, ale raczej podriftować to nie bardzo. No i wersja torowa, chociaż jak się wrzuci dużo mocy, to i podriftujesz, nie? No i wersja torowa, napęd 50x50. Prawdopodobnie jest to starsza wersja Toyoty GR. Nie było napisane, który to jest rocznik, więc dopiero jak sobie tą Toyotkę odblokujemy w grze, to będziemy wiedzieć. No i Yaris GR otrzymała także, z tego co widziałem, ma spoiler jakiś i body kit, który będzie trzeba przetestować. Następnym samochodem okazuje się, że równie ciekawym jest Taycan Cross Turismo, czyli Porsche Taycan Cross Turismo, którego mogliście sobie zresztą ogrywać w Test Drive Unlimited Solar Crown w demie, które żeśmy ostatnio testowali. To jest po prostu zwykły Taycan, tylko że kombi, albo nazwijmy to shooting brake. Nie wiem jak dla was, ale moim takim faworytem jest Ford Dark Horse, GR Yaris i DeLorean. Te 3 samochody z tej aktualizacji są najciekawsze, ale zobaczcie, że mamy już 3 elektryki pośród 5 nowych, darmowych samochodów w tej aktualizacji. Czyżby elektryki przejmowały gry wyścigowe? Nie wiem. Dodatkowo zapowiedzieli, że będą nowe takie elementy drogi do budowania sobie w tym trybie kreacji i w następnej aktualizacji, czyli tej takiej lipcowej, będziemy mieli coffee shop, czyli nowe miejsce, gdzie będzie można coś robić. Pewnie to będą takie misje, że coś będzie trzeba tam wykonać, a może to będzie jakieś miejsce do spotkania się, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, nie powiedzieli co tam dokładnie będzie się robić, może to będzie coś na zasadzie jakiejś tam misji, co mieliśmy do tej pory. Ale jest to taka zgapiona opcja z Gran Turismo 7, gdzie też mamy tą taką kafejkę, gdzie się spotykamy z jakimiś ludźmi, którzy opowiadają o danym samochodzie i dają nam challenge do wykonania w jakichś tam poszczególnych wyścigach. Który z tych samochodów jest dla was najciekawszy? Dajcie znać w komentarzu, trzymajcie się, na razie, cześć!